Tak jest, poszło. Musimy. Poszło. Dzisiaj nie zaspałem. Chociaż zaspany już jestem. Wcale ci się nie dziwię, bo u ciebie to już jest po godzinie 24, więc witamy Państwa z Polski z wtorku, z UK jeszcze z poniedziałku, także witamy serdecznie. Witamy bardzo serdecznie, dokładnie. Dokładnie. Ja to od razu chciałem sprostować, bo ostatnio strzeliłem gafę. Zamiast przywitać Państwa na technowinki, to przywitałem Państwa na technologicznie zakręconych. Okej. Okay. A nawet nie zwróciłem uwagi, powiem nawet takie edytowanie zwróciłem uwagi. No ja tak sobie odsłuchiwałem, potem sobie się, o, posz. No ale dobra. Przyzwyczajenie. Tak. Także dzisiaj witam Państwa na Technowinkach Podcast. Witam serdecznie, jestem Bartek, za nami jest Grzegorz. Nowych Państwa. Widzów oczywiście informujemy, że to jest podcast o technologii szeroko pojętej, także od software'u po hardware i na odwrót. Dokładnie, ale też podam tam różne rodzaje rozmów technologicznych na pewno w tle, więc myślę, że jak najwięcej możecie się Państwo dowiedzieć się też z czasem z kanału, bo wchodzi nie tylko powiedzmy technologia taka, jeżeli chodzi o PC, ale również gdzieś tam jakieś konsole, czy tam smartfony i inne tego typu rzeczy, więc jeżeli Państwo Was takie rzeczy interesują, to zachęcamy do subskrybowania też kanału, polubienia tych filmów i tak dalej, więc też by było miło. To tak rzadko nam się zdarza mówić o subach, o tych, więc... W ogóle, no. Praktycznie w ogóle, więc mamy nadzieję, że to Państwo też docenią. Dobrze, Bartku, witam Cię w ogóle, bo tak przywitaliśmy się z widzami, nie przywitałem się w ogóle z Tobą, więc no, witam Cię serdecznie. Powiedz mi, Bartku, co u Ciebie słychać ciekawego, bo nie widzieliśmy się, nie słyszeliśmy się od około tygodnia, nie? Tak, nawet pora tydzień, bo ostatni nagrywaliśmy że... w niedzielę, nie? Ciężko powiedzieć, co o mnie słychać, no. No. Dobrze, że... no tak, kupiłem procesor sobie i 7-4 generacji. No. Okej. Okay. Z takich, że tak powiem, ciekawych rzeczy do upgrade'u starego kompa, starego nowego kompa. No, tak nazwijmy to. Ale to, wiesz, to jest pikuś. Pikuś nad pikusiami. To lepiej powiedz, co u ciebie słuchać, bo u ciebie się z tego, co wiem, troszkę pozmieniało i to chyba nawet w kadrze, co wytrawni i stali widzowie, wyhaczą. No, dajmy 5 sekund, tak, na tak. To, żeby sobie, szanowni Państwo, wypatrzyli, co się zmieniło u Grzegorza. Dokładnie, tak. Trochę się zmieniło. Myślę, że mam nadzieję, przynajmniej jeszcze nie jestem tylko zapewny, staram się to wszystko postawić, żeby było dobrze, ale mam nadzieję, że już Państwo słyszą różnicę. Też, bo widać też, pewnie będzie widać różnicę, ale mam nadzieję, że Państwo też słyszą różnicę. Tak, doposażyłem się wreszcie troszkę w lepsze audio do nagrywania. Ze względu na to, że pokój, w którym nagrywam, jest pokojem takim, powiedzmy, gdzie jest dość spore echo, więc stwierdziłem, że zaopatrzę się w mikrofon dynamiczny, niepojemnościowy. Wcześniej miałem na USB, to wcześniej miałem dwa mikrofony od Blue i Snowballa i Yeti jeszcze wcześniej. I one były raczej pojemnościówkę, więc wyłapywały każdy szmer, każdy szum, każde echo, a ten mam nadzieję, że tak mocno tego nie będzie wyłapywał. No i do tego wszystkiego, to Państwo widzą w kadrze właśnie ten. No i do tego jeszcze kupiłem takie, nie wiem, czy będzie widać tutaj, bo ciężko mi dostać tam takie czerwone Ferrari. Mam nadzieję, że dalej mnie słychać. Bartku potwierdź, bo słyszałem, więc... Tak, więc dobrze. Nie wiem, a czy inaczej, jak byłeś dalsza od mikrofonu, to było słychać dużo słabiej. Ale, ale to jest cały urok tych mikrofonów, bo one... Dynamicznych, tak. Pięknie za to zbierają dźwięk, jak są dobrze ustawione. Dokładnie. Także tylko się cieszyć, żeby użytkować. Tak. Także niech Państwo dadzą znać, jak teraz dźwięk tutaj u mnie, czy jest lepiej, czy gorzej niż poprzednio. Jeszcze też będę się bawił, bo to dopiero od wczoraj mam ten mikrofon i akurat no, mikser mam dłużej, no ale też nie mogłem testować za długo, więc i tak siedziałem pewnie 10 godzin nad testami, żeby to poustawić. Czyli świeżynka. Tak. Totalna świeżynka. Dokładnie tak. Dobrze, Bartku, tutaj przedstawmy szybko, bo tak powiedzmy to w sumie powiedzieć na samym początku, o czym będzie dzisiejszy podcast i... Super, Grzegorzu, że mówisz, o czym będzie ten podcast, bo Państwo już tak, mniej więcej już po tytule będą się orientować, że dzisiaj mamy bitwę na zestawy.
Dokładnie. Tak, a dzisiaj kwotą naszą miało być 5K, ale ja tak ten Grzegorza delikatnie urobiłem. No, że tak bardzo fajny jest próg, ale jakby tak zwiększyć o 100 zł, to byłoby, naprawdę byłoby miło i powiem tak, gdyby nie to, to bym nie miał takiego fajnego Grzegorz Killera. Próbuj, zobaczyłem, jak to kogoś tak, killuje, tak więc informacja ja to już taka, łapki zacieram, nie? Informacja taka, że jedne co ustalaliśmy przed tym, to tak wyszło między innymi, że jakie mamy zestawy, żeby się nie zdublowały, więc tak, to tyle wiemy o sobie, no co ewentualnie, co tam wnioskowaliśmy z różnych dyskusji na temat TDP, na temat wielkości karty. Znaczy nie, generalnie chciło się tam tylko tak naprawdę jeśli chodzi o niedublowanie, to potwierdziliśmy sobie tylko to, że mamy zestawy innych firm, więc niektóre podzespoły mogą się pojawić, ale ta główna baza, czyli procesor karta, wiemy tylko, że mamy innych firm. Tylko i wyłącznie to dyskutowaliśmy razem przed podcastem, a resztę nie wiemy, jakie modele, nie wiemy nic więcej, więc nie wiemy, jaka platforma, jakie modele, nic, ani jedna, ani drugi nie wie. Więc... A muszę Państwu powiedzieć, że rzeźba dzisiaj była... No. Niesamowita, przynajmniej z mojej strony, to ja tutaj... Wiesz co, nie powiem, że ja też nie rzeźbiłem trochę, ale potem jak w sumie zmieniliśmy granicę na to 500, to po prostu już ta rzeźba się trochę skończyła u mnie, bo akurat tak no, kwota wyszła, że tak powiem. No, okej, okay, więc no, zobaczymy jak to wyjdzie. I jak się Państwu w ogóle spodobają te nasze zestawy, więc dobrze, shall we? Tak, show must go on, więc przechodzimy na drugi kadr, ja już jestem. Mówię, że całość od razu, no dobrze. Tak, pokażemy od razu cały zestaw i będziemy omawiali, chyba że chcesz najpierw po prostu omawiać konkretne podzespoły. I potem pokażemy. No to już przed sobą pokazaliśmy, więc. Dobrze. Widzę, że ostro gamingowo się u ciebie zaczyna. No niestety, ale już tutaj mam ten dylemat i muszę posypać koje popiołem, także dobrze, zacznijmy od procesora, bo to najprościej będzie to. No ja tutaj postawiłem na oczywiście Ryzenika 7 X3D 5800, taką bestikę, która do 1440p będzie się idealnie nadawała jeszcze. Chyba nie muszę przedstawiać za bardzo, ten procesor jest to najlepszy procesor na platformę AM4. Przy czym troszeczkę żałowałem, że nie ma tej wersji Ryzena 5600 X3D, który tak teoretycznie ma się pojawić, ale kiedy, czy będzie, bo on by tutaj się lepiej spisał w tym budżecie, moim zdaniem, tak? No byśmy przeoszczędzili. No, a niestety, tutaj właśnie jeszcze, żeby posypać głowę popiołem, się okazało, że niestety wentylator dołączony nie jest, co... To wynikło w ostatniej chwili. Dokładnie. Także mocno się spociłem i do tego musiałem dobrać Kruxa integrator RGB, czyli takie, można powiedzieć, średniej wielkości. Maciupieńkie to jest. A teoretycznie ma to 85 watów, do 100 nawet ma watów obsłużyć, więc tu będzie ciepło. Tak, maksymalne TDP 85, tam jest 105 W na AMD, na tym procesorze, ale zakładając, że to dozbiera sobie człowiek pieniążka i sobie wymieni na przykład na Spartana 5 albo Ferę 5 za stówkę. No zgadza się. Jak najbardziej. To jest no takie, żeby po prostu było coś do chłodzenia, bo jednak dobrze by było, żeby cokolwiek było. Ja wyszedłem trochę z tego samego założenia, ponieważ u mnie to jest dodatkowe informacje wersja box, czyli jak domniemam, z załączonym chłodzeniem.
No tak, bo to przy i5 13400F, tak? Mhm, tak, tak, tak. i5 13400F, bo taki jest procesor właśnie u mnie, dobrze powiedziałeś. Bo ja tego nie dorzuciłem, tylko dorzuciłem od razu, jeśli chodzi o wentylek. I tak, u mnie jest procesor też dość ciekawy do gamingu. Myślę, że jest procesor, który nawet jak tutaj w sumie chyba XCOM mówi, że no nawet i teoretycznie RTX 4080 do niego podejdzie, więc to jest na pewno taki fajny procesorek, który ma 6 rdzeni performance plus 4 rdzenie efficient, łącznie 10 rdzeni. Generalnie mój procesor ma 2 rdzenie więcej od twojego, ale inaczej mówiąc mają tyle samo wątków, więc... Tak, no akurat 13 generacja Intela to jest taka fajna hybryda, która daje możliwości na tak. przyszłość, żeby się dość ciekawie działo technologicznie, bo my osobiście chyba jeszcze no, nie mieliśmy okazji się bawić takim sprzętem, więc nie. Też nie ciężko nam powiedzieć, jak się ten komputer może zachowywać, ten zestaw. Dokładnie. No ale skoro ma te efficienty i ma te performance, no to musi... Tu ile to już minęło od premiery? Prawie rok będzie, nie? No nie będzie roku. No ale już tam zbliżamy się. Blisko do roku, tak. Już 9 miesięcy powinno być, czyli już prawie na świecie. Prawie urodzony, więc, tak. Więc już jest to prawie urodzone. Także już tam wszystkie te BIOSy i inne AGESy, a w moim przypadku są już dopracowane, miejmy nadzieję. Chociaż z tego, co ostatnio czytałem, to na niektórych płytach, żeby najnowsze RTX-y działały, to trzeba mieć odpowiednią wersję BIOSu, niekoniecznie najnowszą. O, proszę bardzo, to też ciekawostka. O tym jeszcze nie słyszałem, to też zastanawiające faktycznie. Dobrze, to do RTX za chwilkę jeszcze przejdziemy. Teraz przejdźmy do płyty główne, bo ty mówiłeś już o chłodzeniu, więc okej. Okay. Ja też o chłodzeniu powiedziałem, że mam dokładnie to, które jest w pudełku w procesorze, więc tego... No właśnie, widzę, że mamy podobne kwoty i podobne upodobania, tylko inny chipset. No, a czy upodobania? Ty masz troszkę tak lepiej, bo ty masz DS3H, a ja mam S2H, więc... Jeżeli chodzi o to S2H, no to tak by tutaj nie robi większej różnicy, bo... Tak. Mi dwa banki pamięci wystarczą w zupełności. Mm-hmm. Oczywiście. Tyle, że ja tutaj stawiałem troszeczkę na inną rzecz, bo stawiałem na to, żeby płyta miała przede wszystkim radiator na sekcji zasilania, mimo tego, że Ryzen nie jest podkręcany, to kultura pracy, płyty i to brak trotlingów, upalne dni jest priorytetowe. No wiadomo, przy tym chłodzeniu tutaj, który jest akurat, powiedzmy, że ono będzie nawiewać trochę na ten radiator. Mm-hmm. Ale tak, celowałem oczywiście też, znaczy oczywiście nie jest takie do końca jasne, w mniejszy format, no bo jest tańszy, bo pełny ATX niestety jest już troszeczkę kosztowniejszy. Tutaj ubogo mamy wejścia, bo to są no, bardzo archaiczne jeszcze wersje, wejście na PS2, na myszkę lub klawiaturę, 4 w sumie USB-ki 2.0, 4 USB-ki 3.0, tam nie wiem, które generacje, ale zakładamy, że tam gen 3.1. Niebieskie, standardowa karta dźwiękowa, no i standardowe złącza do zintegrowanego układu graficznego, jeżeli takowy jest dostępny w procesorze. Pod tym względem, jeśli chodzi o porty, jesteśmy też w bardzo podobne sytuacje, bo też bardzo podobne porty, to jest zestaw cały, więc... A, i o co chodzi? Tylko jeszcze tutaj z tą płytą, bo początkowo chciałem kupić, do tego zestawu dobrać A520. No ale A520 ma taki psikus, że nie ma PCIe 4.0 obsługiwane. Więc patrząc na to, że wydajemy te 5000 zł i chcemy mieć już... na dłuższy czas komputer, nie zmienimy za rok, za pół roku płyty na lepszą, więc dlatego zależało mi, żeby był ten standard PCIe 4.0, bo nawet jeśli nam się okaże taka sytuacja, że będziemy chcieli zmienić tamą kartę graficzną na RTX-a, to jak już pójdziemy w te nowe RTX-y, dobrze miało być, żeby to obsługa PCIe 4.0. Poza tym też mi zależało na tym, żeby dysk, który tu będzie zamontowany,
wiadomo, NVMe, bo już też ta pewna kultura składania powinna być zachowana. Że ten NVMe powinien być w standardzie, też chciałem, żeby w standardzie 4.0, żebyśmy mieli taką bazę na przyszłość do rozbudowy. Wiem. No ja powiem tak szczerze, ja jeśli chodzi o wybór tej płyty głównej, po prostu tak powiedzmy sobie, generalnie miałem się zmieścić w 5100 zł. Czyli zostaje mi w tym momencie 36 tak, złotych. Tak, właśnie, bo myśmy chyba nie dopowiedzieli, żeśmy limit zwiększyli, czy mówiliśmy? Tak, mówiłeś tam na początku, że limit zwiększyliśmy do 5100 zł, więc no tak to wyszło. Więc tak, zostaje mi tak naprawdę 35 zł, czyli mógłbym za coś za 400, powiedzmy 54 zł. No to spróbuj zobaczyć, czy coś kupić. Mieć. I właśnie tak przyglądam. I jedyna płyta główna to jest ASRock B660, no to okej, tyle, że lepszy chipset, więc jakby Państwo chcieli, mogą sobie też podmienić, ale on też nie ma chłodzonej sekcji zasilania, więc może ewentualnie lepsze te porty i to tak nie jest wcale wymagane, a ewentualnie moglibyście Państwo bawić tutaj w podkręcanie pamięci RAM, bo chyba na B660 można już podkręcać pamięć RAM samoistnie, więc o tyle by tylko to było lepsze, więc też no, nie widzę tego. Ewentualnie piątkę ponad budżet, Asus Prime H610, no ale to też nic wcale lepszego, bo też brak chłodzenia sekcji zasilania. Właśnie widzę, że tam cenowo jest kiepsko, no u mnie też nie było tak prosto, bo ja tam lawirowałem to się między, za 3,5 stówy mogę mieć Golasa bez sekcji zasilania, takie typowo value MOBO. W sensie motherboard, tak, skrót MOBO, żeby tak dla tych osób, którzy nie są wtajemniczeni, bo są konsolowcami, bo wiadomo, do Grzegorza też przecież w dużej mierze przychodzą konsolowcy, także tutaj takie sprostowanie dla osób, które nie kumają tego żargonu. Ale to mogę takiego golaska sobie ogarnąć, ale stwierdziłem, że troszkę taką płytę, którą osobiście mam B450 DS3H wersję drugą w jednym z moich komputerów z Ryzenem, także znam tą płytę. Ona jest turbo prosta i to jest w niej dobre, że jest tak, mało skomplikowana. I to jak najbardziej ma swoje zalety, ale przede wszystkim jest tanie, tak? Są tanie, a w miarę sobie radzące płyty, więc jest okej, okay, jak najbardziej. Dobrze. Dokładnie. Przejdźmy teraz do tego, co jeszcze obsadzimy w tej płycie głównej, czyli pamięci RAM. No, ja tu miałem dość mocny dylemat, bo na początku miałem Vipery, dobrze, Blackouty z traktowaniem 3600, ale one przekraczały o 4 zł budżet. A przypomnijmy, że budżet już i tak o stówkę jest rozciągnięty do tego, co było tak, podstawowe. Jest napięty wersja, jak więc plan deka na Żuku. Dokładnie tak. Dokładnie. No, także tutaj już oj, a ja tu czekaj, bo ja tutaj zrobiłem gafę, ja muszę zmienić tego pamięć, bo ja dawałem 16, a tu mi dało 2x4, a zrobiło mi psikusa tutaj. Dobrze, przepraszam. To ty szukaj, ja będę opowiadał dalej. No to stwierdziłem, że zaoszczędzę te parę złotych, zrobię sobie to też te 3600, tylko że te Vipery już takie inne, to one jakieś takie czerwone są, nie pamiętam dokładnie modelu. No ale też przekraczam o 2 złote budżet, więc już wiedziałem, że nic z tym nie zrobię, więc wróciłem do GoodRamów, a że ze specyfikacją procesora zalecane są 3200, no to mam czyste sumienie, że nie jest to zaniżone specjalnie, tylko to jest dobrane tak, jakby miało być ze specyfikacją, wiadomo, podkręcamy, jeżeli możemy na 3600, wtedy pracujemy w bardzo optymalnym dla Ryzena megach, w bardzo optymalnych megatransferach, tak? Bo teraz już od megaherców odchodzi i się przechodzi na megatransfery. A że polska firma GoodRam się trafiła, no to tym bardziej jestem zadowolony. Cena jest przyzwoita i nawet powiem ci, że nie wiem, czy sobie nie kupię tych pamięci, bo potrzebuję taki zestaw. Tylko że 3600 by mi już pasowało, więc tam dorzucę te 4 złote więcej. Nic specjalnego. No wiesz, nic specjalnego i w miarę okej jest wszystko, tak? Bo wróć, nie, to ja sobie tak przeglądam dalej jeszcze te. No i CL 16 jest, to jest mi plus, bo tam miałem CL 20, te 3600, te tańsze. O, proszę bardzo.
Także też chciałem to jak, bo to o to chodzi, żeby użytkownik, który sobie zamówi ten zestaw, będzie miał poza tym moim chłodzeniem nieszczęsnym, gdzie tam naprawdę polecam Ferę piątkę i to tak od razu bym podmienił przy zakupie i już przekroczył ten budżet, ale niestety tutaj to już tak czy siak żeśmy przekroczyli pierwotne założenie, to żeby ten zestaw był taki, że jak Państwo sobie go kupią, złożą i on będzie hulał bez dodatkowej ingerencji. Zakładam, że te ramy tutaj one się mogą ustawić na 3200 od razu. Wiem. Piękne takie. Tak, i RDM-y, no. Wiem. I jaką miałeś kwotę za te ramy? Cię wyszło? Tam? 169 zł. 169 zł. No to ładnie. Wiem. No, się koszyk pokazuje. Ja już co? A niezbyt tam na koszyk najechałem, to się pokazało, co tam dalej jest. Tak, dobrze. Ja teraz szybko próbuję znaleźć to, co mówiłem. O, chyba mamy sprzęcik, dobra. To się powinienem zmieścić w budżecie w takim układzie, bo to też musiało być szybka korekta, my tak jak mówiliśmy. Więc tak, to usuwamy i mam nadzieję, że teraz jest już ok. Dobrze. Co prawda jedna kostka tylko, ale nie wymyśliłem nic w tym momencie innego na szybko. Ja jeszcze to potem w tym wsadzę dwie kostki, coś tam poprawię ewentualnie, bo mamy teraz 589, ewentualnie jeszcze mogę szybko tak, no właśnie, tak działamy szybko i to tak właśnie wygląda. Bo chcemy, wiecie Państwo, bo to jest tak, my chcemy zaraz przed podcastem złożyć ten zestaw, żeby on w trakcie nagrywania był jeszcze aktualny. I to przez to tak to wygląda, że po prostu gdzieś coś niedopracowanie jakieś wyjdzie i no niestety. Tak, a ceny się mogą zmienić po północy na przykład. Tak, dokładnie tak, więc tak to wygląda. No, już. Ale tutaj dobieramy po prostym kluczu akurat, ile tam, Grzegorz, masz te 3000 megatransferów, czy coś wyższego? Nie, właśnie ja tutaj, bo i tak ten procesor nie obsługuje więcej, więc tutaj nie ma sensu u mnie. Także tutaj dobieramy sobie taki zestaw dwa razy, ważne, żeby były dwie kości, bo jednak dual channel jest pożądany. Tak. I właśnie chcę to... Proszę bardzo, tam masz G-skille. 16, 2 razy 8. Poprawię. No, 2, 6, 2, 3, 1, 5, 9. Powinno być chyba teraz ok. Przejść szybko do koszyka. Zaktualizuj koszyk. Jest oczywiście kwota wyższa, ale jest kwota wyższa, bo tutaj są też w jednej kości, więc no, jest zmieszane w budżecie, więc mają Państwo teraz wszystko ok, więc wygląda to wszystko już teraz tak, jak ma być, dobrze. Przepraszam za to skonfundowanie wszystkich, no ale niestety, tak jak mówię, nagrywamy na tego i gdzieś tam coś może być przeoczone, a chcemy to po prostu, żeby to było jak najświeższe, żeby przynajmniej Państwo widzieli, żeby to było jak najświeższe. Dobrze, co teraz mamy następnego? Jaki podzespół? Ja się tylko jeszcze pochwalę, że mam radiatorki. No tutaj nie ma nic, nie ma radiatorków, to jest 2666, ale prawda jest taka, że Intel aż tak wrażliwy na prędkość RAM-u, no nie jak jest. AMD nie jest. Więc... To się zgadzam, także estetyka tylko jedynie dla Państwa. Dobrze, mamy procesor, mamy do tego płytę główną, bo wiemy już na czym osadzimy, wiemy jak połączymy z RAM-em, więc teraz wypadałoby się dowiedzieć, jaka karta graficzna drzemie w naszych bydlakach. No właśnie. Jestem tutaj bardzo ciekaw, co ty tutaj wymyśliłeś. No to myk. No dobrze myślałem, że to będzie 6800. Dobrze myślałem, że to jest 6800. Pulsik. No okej, fajna karta. Dlatego bardzo fajna karta, zwłaszcza, że jest lepsza od RTX-a 4070 zwykłego. Mhm. Tak. Niestety pierwotnie miała być... A ja mam być... właśnie taką kartę. Ja mam dokładnie właśnie taką kartę, czyli RTX-a 4070. Bo pierwotnie miała być TI-ka, ale TI-ka mi przekraczała budżet i po prostu wyszedłem od założenia, że biorę najtańszą TI-kę i to miałem tą piękną Trident od Zotaka, trzywentylatorową. Mhm. No ale niestety jak tam było 3000, nie, więcej za nią było nawet. I jak zacząłem, tak, 3000 z hakiem było. I zacząłem dokładać, dołożyć, albo więcej nawet, ale mniejsza z tym.
dołożyłem Ryzena, dołożyłem płytę główną i już było 5300. Mm-hmm. Sobie myślę, kurde, ale jajo. Ale tak na tech power up sobie spojrzałem, że ta karta jest niby o te 12% słabsza. Także stwierdziłem, ok, 2500 to jest połowa budżetu. I też tak myślałem na początku, żeby połowę budżetu na kartę przeznaczyć. Mm-hmm. A właśnie jest porównywalna do 4070, troszkę szybsza jest. Chyba tam o parę procent. No to tego, co tam jest to realne, że może być troszkę szybsza. Jednak też to nie jest tak, że 4070 nie może sobie odbić piłeczki, bo 4070 też jak najbardziej sobie odbija piłeczkę w dwóch kwestiach przede wszystkim. Nawet powinna. No, w dwóch kwestiach, w trzech kwestiach przynajmniej. Po pierwsze odbija sobie piłeczkę w wydajności w ray tracingu i to bez dwóch zdań. Po drugie odbija sobie piłeczkę DLSS-em trójką, czyli frame generation, tak, frame generatorem i odbija sobie piłeczkę, podejrzewam, że jeszcze jedną kwestią, jaką jest energooszczędność. Ponieważ co by nie mówić o serii 4000 od Nvidia, to jeżeli chodzi o energooszczędność, to naprawdę są karty dobrze dopracowane. No wiesz, tylko że ja mam tutaj piękną wersję 3-wentylatorową od Szafirka, czyli można powiedzieć, że najlepszą, jaką może być, więc tutaj kultura pracy, nie znam do końca testów, ale zakładam, że kultura pracy będzie na dobrym poziomie. Mm-hmm. 16-gigowy zasób VRAM-u, co no, to nie jest bez kozery. Także to także też jest na plus, bo spokojnie można w 4K nawet na tej karcie pograć. Wiadomo, że używając FSR 2.0 tych presetach quality lub tam balanced. Mhm. Światełka mam. Karcie, jak już tak bronimy swojego. A ja mam, mój drogi, pobór mocy w wysokości, uwaga, 280 watów, czyli całkiem nie najgorzej. No okej, jak najbardziej. Moja karta, co prawda może nie ma jakichś tam światełek i innych pierdołek, ale niektórzy to wolą. Ma co prawda tylko dwa wentylatory niestety, to jest w pewnym stopniu minus, ale przypatrzmy się na to, jaka ona jest mała. Ona zmieści się spokojnie w dwóch slotach PCI Express, więc to też jest w pewien sposób bonus tej karty. Ona się zmieści naprawdę w miarę Przepraszam małych bardzo. Urządzeniach, tak? Ja potrzebuję 2,5 slotu. No właśnie. Tak. A już nie mówiąc o długości, bo to potrzebujesz jakiejś kolosalnej obudowy, no bo... żeby to się zmieściło, żeby to ci tam w ogóle weszło. Kto by takiego kloca stawał na biurku? No bez sensu. No wiesz, jak nie masz miejsca, żeby obok biurka wiesz, postawić, tylko na biurku. Wiesz, ja to Bartek, ja tam kloca stawiam w toalecie, a nie na biurku czy pod biurkiem. No nie wierzę, że to było powiedziane. Dobre. Dobrze, Grzesiu, bawimy się dalej w tę grę. Jakby jestem graczem. Dobrze, przepraszam. No tak, to był taki fajny żarcik. No, ale tak jak mówię, no, obie karty są dość porównywalne. Myślę, że tak, jeżeli mam być szczery, to w codziennym użytkowaniu, w codziennym graniu niespecjalnie zobaczymy różnicę między tymi kartami. Choć faktycznie, bo Radeony mają to do siebie, że one lepiej działają w Full HD. Natomiast w wyższych rozdzielczościach, ale nie, to też tak bardzo, bardzo często tak jest. Wiesz, one w Full HD tego, a później w wyższych rozdzielczościach zaczynają powoli odbiegać nieco troszeczkę od RTX-ów. Nie zawsze, nie w każdej sytuacji, ale tak bardzo często właśnie bywa. No ale ogólnie karty są na bardzo podobnym poziomie. Tutaj też ogólnie cały zestaw, jak widzimy na obecnie, to na bardzo podobnym poziomie są zestawy, więc
Tu po prostu staraliśmy się wyciągnąć tak oboje, nie robiliśmy najbardziej zbalansowanego zestawu, tylko po prostu poszliśmy oboje na wydajność i to bez dwóch zdań, bo zarówno i u ciebie procesor i karta jest no, typowo pod gaming, tak samo u mnie, więc to tutaj znaczy, nie ma. Wiesz, żeby była jasność, konstruując ten zestaw, ja miałem na myśli dobro, że tak powiem, człowieka, który będzie to chciał kupić, czyli żeby pieniądz, który zostanie przelany na konto firmy, odzorował ten konto firmy, w sensie kupując na przykład właśnie tutaj akurat ja w komputerniku, ty w Xcoin, bo tego też nie powiedzieliśmy na początku, że no tak, dzisiaj, tak. Dzisiaj nas nie sponsorują, ale mogą, także zapraszamy. Dokładnie. Te firmy u nich zostawić to, żebyście dostali jak największą wydajność, tak? Niestety są cięcia dość mocne. Tak, i te cięcia oprócz płyty głównej, oprócz płyt głównych, w których są te cięcia, co już Państwo widzieli. Znaczy, u ciebie to płyta główna, u mnie chłodzenie. Bo moja płyta główna jest, powiem, taki ja ją podciągam pod mid-tier, bo to jest jednak B550, to jest ten taki troszeczkę lepszy chipset. No tak. I tam jest nie to obsługa PCIe 4.0, to jest bardzo przyszłościowa płyta. Moim zdaniem, że jak ktoś nie ma jakichś turbo wymagań, że będzie miał piękny mieć zestaw, to wystarczy. No tak, tak. Ale dobrze, o tych cięciach zaraz dalej, a ja bym poszedł w takim razie z elektrownią, bo jednak każdy zestaw musi być napędzany i to... No, co właśnie mówisz, zaczynają się cięcia. Tomasz, Akygę wziąłeś? Tak, tak, Akygę. Nie, aż tak źle nie, ale wziąłem coś, co ostatnio dopiero się pojawia na różnych kanałach YouTube'owych. Testerzy dopiero zaczynają dostawać te zasilacze. Z firma, Bandit która, Power? Tak, firma, która jest... Bandit Power, powiem ci szczerze, że kiedyś, jak już zjechałeś z off-topem z Bandit Power, to powiem ci taką sytuację, kiedyś przez przypadek zamówiłem siostrze do starego komputera właśnie Bandit Power, ale to był faktyczny przypadek, bo obok był zasilacz, który chciałem zamówić, a ja kliknąłem właśnie na Bandit Power, żeby go zamówić. Był szybki zwrot w każdym razie, więc no okej. Okay. Dobrze, przejdźmy w każdym razie do tej elektrowni, więc 3, 2, 1. Poszła. Aerocool. Miałem go. Ale proszę bardzo, to ale jaka dobra cena, bo w 650 Aerocoola na X-Comie była droższa, więc no. Dlatego mówię, były cięcia, ale już mogłem zaoszczędzić jeszcze 10 zł. 10 zł, biorąc 550 za Aerocoola. Więc stwierdziłem, że to nie jest w ogóle warte świeczki, więc została ta 650. Tak jak mówię. Dobrem klienta się tutaj kierowałem przy doborze tego zestawu, mimo tego, że i tak jest przekroczona kwota. Także cena jest bardzo dobra, no 5 zł, 6 zł drożej niż ty. Ale to będzie, wiesz, Seasonic był pierwszy wybrany, bo też nie był taki najdroższy, 600. No mówię, tutaj jest FSP Fortron, tak, i ona teraz bardzo, FSP dość mocno teraz atakuje polski rynek, a powiedzmy sobie szczerze, FSP to jest firma, która produkuje zasilacze dla wielu firm, bo to jest firma, która od dawien produkuje zasilacze i to nie jest wszystkie jakaś OM-y. Firma no-name. Dokładnie. Wszystkie OM-y markowe typu Dell, HP, Lenovo Legiony i te inne, bo też są chyba Legionów te stacje robocze. To jest właśnie FSP Fortron i to są porównywalne zasilacze, jeżeli chodzi o Seasonica, jeżeli chodzi o dbałość o szczegóły, o to, żeby to działało przez lata. I głównie takie na przykład Fortrony można kupić sobie w ogóle certyfikatem goldowym, to jest fajne, w cenie brązów niektórych, tylko że one wyglądają szare puszki bez jakichś ozdób. Tak. No tak właśnie jak widzą Państwo, tak też wygląda. No czarny, po prostu zwykły zasilacz, nic ciekawego, wentylator i po prostu zwykły zasilacz, tak? No ale co ty byś chciał tutaj mieć? Tutaj w ogóle? No dokładnie. A jeszcze byś mi pokazał, jaki masz te. Czekaj sobie, muszę tutaj zmienić, zobaczymy. Wiązki wychodzą ci z jednej dziury? Podejrzewam, że jest... Jakkolwiek to zażywiało. A tu postawiania kloca. Boże. No bo tak, ja tu na obrazku mam, że z jednej dziury.
Wiesz co, u mnie obrazku nie ma, ale na pewno, przy tej cenie na pewno to nie jest żadne semi-modular, ani modular, więc w to bym nie uwierzył po prostu. Co my zaraz tu mamy? Może w specyfikacji będzie po prostu, ale ATX... Nie ma. Chciałbym tutaj... Jest typ okablokowania, niemodularny, więc... No. Więc okay. Wychodzą z jednej dziury. Dobrze, a co u ciebie? Tak, 24 musi być, jeden razy 4,8 pin. Aha. Tak, teraz 4,8 pin teraz jest, nie? Chodzi o specyfikację, tak? Tak, u mnie jest tak, 4+4 dla procesora, oczywiście PCI Express 2.0, czyli 6+2, czyli 8 pin, dwie sztuki, Molex 4-pinowe, dwie sztuki, SATA 5 sztuk, EPS 24-pinowe, bo no, w tej chwili nie ma 20+4, już jest jedna sztuka, FDD jedna sztuka. No, ogólnie jest ok, to jest tak, centrifugal 80+, brąz. I 600W. U ciebie jest 650W zasilacz, u mnie jest 600W zasilacz, więc... Jeszcze była Akyga, ale stwierdziłem, że już aż tak... nie, no to po prostu... Z szacunku do siebie, ja bym nie kupił. No, głupio by trochę to brzmiało, zestaw za 5100 zł i w środku Akyga, no, ale no okej, okay, no, wiesz... Zdarza się. Mógł być Bandit Power, więc... Dobra, ale jak już wiemy, jak już mamy wszystko, mamy i serce, i mózg, i to, co, na czym będziemy grać, i ramy, to teraz zobaczmy, do czego to wsadzimy. Dobra, 3, 2, 1, go. Wow. No i ja tutaj niestety... Krux Kosmo, okej. Niestety, nie miał być Krux, miał być Zalman, ale jak się okazało, że nie mam chłodzenia, to Zalman poszedł w pigułę, bo był za 207 zł i on jakby idealnie dopełniał zestaw 3 wentylatory. Ale za to zyskałem dzięki temu RGB, z tego co się orientuję w tej obudowie. To ciekawe by było. No i dwa wentylatory, czyli jeden jest nawet, przepraszam. Jest, no. Także tylko no niestety. Twoja obudowa tylko ciągnie. Ach, no niestety. Niestety. Także... Smutne. Smutne. No. Tak. Ale za to mam większą niż tą obudowę. To nie jest tak najgorsze. Och ci mężczyźni. Zawsze mam większego. O Boże, Grześ. Ale dzisiaj, oj, zły dzień, mam złą podróż. Dzisiaj. Ale pokaż tył. Pokaż tył obudowy. No już, oddychaj. Dobra, teraz się już popłakałem, przepraszam, popłakałem się naprawdę, tak, pokazać całą budowę, żeby nie było, że pokazuję tyłek. Tak wygląda. Nie jest jakoś tam piękna, ale popatrzcie, jest, widzisz, zaraz przejdziemy, chyba jest tam rzut z tyłu, popatrzcie, jaki ładny RGB mam tutaj, proszę. A ja mam wentylator podświetlany, także już, już mi proszę tak tutaj nie imputować jakiejś rzeczy, że masz fajniejsze. Tak, widzę, że mam porty na górze, też fajne, porty na górze są. A gdzie mają być? Z boku. Wiesz co, bałem się, że w tej cenie ich w ogóle nie będzie na obudowie, więc jest okej, nie? Nie, no, ale powiem ci, że jest nawet całkiem fajny zapas, bo niektóre obudowy droższe mają, powiedzmy, dwa porty USB na obudowie, a tutaj jest i USB 3.0 i dwa razy USB 2.0. To są obudowy z Balenciaga. Okay. Taka firma modowa, która teraz jest, wszyscy leją, nie wiem czemu porównujemy. Okej, nie wiem. No i masz właśnie tutaj zobaczenie. No to nie. Ojoj. Cofam, że tak powiem, że masz mniejszą obudowę, masz taką samą obudowę, tylko że ja mam szerszą, bo mi tutaj ewidentnie 120 wejdzie. Wiem. Ale widzisz, ja mam jeszcze jedną ciekawą rzecz w tej obudowie. Coś, czego ty nie masz. Ja tak naprawdę de facto w tym momencie mam dwa wentylatory wyciągające powietrze z obudowy. No. Nie mówię, że tak jest. Wiesz w jaki sposób? Jeden jest tutaj, normalny wentylator wyciągający obudowę, a tutaj mogę zasilać zamontować na górze obudowy, tak jak w starych obudowach były. I ten wentylator też będzie wyciągał po prostu nam ciepłe powietrze z obudowy.
proszę mi tu takich rzeczy nie inputować, bo to jest jakby, no wszystko, wszystko fajnie. Mhm. Teraz czekaj, ja sobie muszę to sprawdzić, bo może ja też mam takie feature. Jeżeli nie, nie, ty masz na dole komorę. Ale proszę bardzo, przeznaczyć, jakie mam odprowadzenie do góry temperatury. Tam odprowadzenie do góry, i tam do góry. No też mam o górę odprowadzenie jeszcze przez wentylator, więc wiesz. No, nie ma ale faktycznie, no niestety nie ma przepustów. No, mam piwnicę. No, okej, okay, dziękuję, to zamiatam. Ja piwnicy nie mam, ale w sumie mieszkam w bloku, więc piwnicy nie potrzebuję. Dobra, facto, tak. No. Została nam ostatnia rzecz, żeby się pochwalić. Tak. Mhm. Nośnik danych. Nośnik danych, dobrze. No to wjeżdżamy z nim. Wiedziałem, że będzie Lexar. Tak? Mówisz, że wiedziałeś, że będzie Lexar? Tak, bo to jest... ja nie miałem Lexara, bym go wziął. Ale sprawdziłem sobie na płycie głównej, czy mam dodatkowy, że tak powiem, radiator. Może Anusz P550 w tej nowszej wersji byłby, ale nie było. Więc wybrałem sobie adatkę. Niestety 512 to miała być gigówka. Znaczy, no, jeden terabajtowy dysk, ale niestety przy tym budżecie się nie dało. Więc weszła adata razem właśnie z radiatorem. Zależało mi, żeby był jakikolwiek odpromiennik temperatury, bo nie będziemy dokupywać specjalnie. A wiem, że no, może być ciepło, tak? To są małe budowy. Wiesz co, może być ciepło, tylko nie oszukujmy się. Ty masz prędkości 3500 odczyt i 2200 zapis, więc przy tych prędkościach jeszcze takiej temperatury nie ma. Problemy robią się przy prędkościach rzędu 5, 6, 7 tysięcy megabitów na sekundę, wtedy tak, ale tutaj też tak, dlatego ja nawet nie patrzyłem na to, czy jest radiator, czy nie przy tych prędkościach. Znaczy wiesz, no mnie zależało, żeby ten zestaw był no, w miarę, jakby obudowę bym zmienił i wtedy był w miarę, ale chciałem, żeby on miał, bo mówię, tak jak już Państwo sobie zamontują dyski, wszystko to powinno mniej więcej działać poprawnie. Zgadza się. A zawsze radiator to jest jakaś wartość dodana. Nie, no dobrze, to teraz przejdźmy do podsumowania. Więcej 12 jest tylko i wyłącznie reprezentacyjne na system i ewentualnie jakieś gierki, więc też zachęcam do kupić sobie SSD-ka terabajtowego, który jest na SATA do podpięcia 500x500, do wszystkie gierki Państwu nachodzić cacy. Dokładnie tak. Dobrze, tak. To teraz sprawdźmy podsumowanie całości kosztorys. Dokładnie, już przechodzimy. Mam nadzieję, że przeszło u mnie. Chyba przeszło to. Nie, nie przeszło. Przepraszam, jestem. Jestem już. Nie przychodzi na pełny ekran. Aha, koszyk. Dobrze. Myślałem, że chodzi ci o... Bo jeszcze kwoty trzeba. No tak. Dokładnie. I teraz tak. Ten piękny oto zestaw na Ryzenie, który jak Państwo go kupią, będą zachwyceni, bo to jest na lata, moim zdaniem. To poza tym, że trzeba było wymienić obudowę i ten chłodzenie, także tego kruksa, ten polski akcent. Mówisz, że masz, mimo wszystko masz polski akcent w tym całym. Nie, masz dwa polskie akcenty. Masz dwa polskie akcenty. Tak, bo mam trzy te pozycje. Mam jeszcze gudramy, ale mówię, ten polski akcent, który się nazywa kruks, akurat bym wymienił na troszkę lepszy, też, ale... Też może być na polski akcent, ale bardziej coś z Endorfi, no dokładnie. Tak. Więc u mnie wyszła cena 5999,99, także... Ty masz cenę na dole? Bo teraz zasłoniłeś się chyba ją tam nam. O, tak. Piękna cena, faktycznie. Przyznaję ci rację, tym razem ty zrobiłeś taką cenę, jak ja zrobiłem ostatnio, tylko ja zrobiłem taką cenę ostatnio, dodając pastę, więc takie... Ja dodałem z kruksa. Dobrze. Teraz tak, dla kogoś, kto jednak woli Intela zamiast AMD, jest bardziej Team Blue-Green, no to zestawik ten mój kosztuje 5093,91 zł, przy czym w XCOMie. Generalnie nie wiem dokładnie na czym, bo nie mogę się wyznać, ale rzekomo oszczędzamy 200 zł, więc ciekawostka.
A, wiem, tutaj jakąś grę. O, widzisz, mam bonus, proszę pana. Mam tego, mam dostałem Intel Gamer Days Nightmare Voucher promocyjny. Nie wiem, co to jest w ogóle, ale nieważne. No, ale to są rzeczy, to nie jest hardware, nam tylko no, to jest. No. Nie, no zgadza się, no to masz 200 no, za darmo, tak, znaczy, jako no, 200... mił upominek na otarcie łez tego, jak mój zestaw kopie twojemu dupę. Oj, wiesz co, nie byłbym tego taki do końca pewny. W gamingu będą myślę, że sobie zaraz podobne. Właśnie, ja chciałem powiedzieć, podobne. Zaraz sobie wpiszemy na YouTubie mój plus twój zestaw i zobaczymy, jak się w czystej rasteryzacji to będzie 1440p w cyberpunku. Wiesz co, myślę, że będą bardzo sobie podobnie radziły, więc tutaj jest okej. Okay. Tym bardziej, że tak jak też zwróć uwagę, że jednak, no okej, okay, nie wszystkie gry mają DLSS-a 3, ale niektóre mają, a to się dzieje też bez udziału procesora praktycznie, więc też ma to swoje tam zalety, więc no... Więc tak jak mówimy, tego. Natomiast, jeżeli weźmiemy pod uwagę pracę kreatywną, to mój zestaw jest lepiej zbalansowany pod taki, że wieczorem po pracy siadam, gram. Wstaję rano, 8 godzina, robię projekty bardziej profesjonalne. Będzie się lepiej sprawdzał zarówno gdzieś tam w obróbce materiałów wideo, ze względu na większą liczbę rdzeni no. i tak dalej. Będzie się... No i przy okazji też encoder, który ma Nvidia. Gdyby u ciebie to była... Gdyby to u ciebie były AMD z serii 7000, no to wtedy to wygląda bardzo podobnie, ale tutaj w dalszym ciągu wygląda lepiej. Wiesz co, no w cenie 5000, no to mogę ewentualnie wrzucić 7600, ale on... No, bez sensu by to było. Bez sensu by było zupełnie, no. Kompletnie. On 7600 jest fajną kartą graficzną, ale do zestawu do 4000. Do 4000 i do takiego zdecydowania bardziej typu e-sport, a to państwo sobie mogą spokojnie pograć w AAA-owe gierki, jak i u ciebie, jak i u mnie, bez żadnych kompleksów, że się tekstury doczytują na przykład, co nie? Tak samo, tak samo też patrzyłem na to PCIe 4.0, bo karta moja obsługuje PCIe 4.0, więc chciałem, żeby była ta w pełni kompatybilna platforma, żeby i kości pamięci, znaczy wróć, dysk chodził na PCIe 4.0, bo też można było wziąć 3.0. Znaczy, karta tak, działa w standardzie, wiesz, akurat nasze dyski oba są z prędkościami tak naprawdę PCI Express 3.0, nawet są 4, nawet gdyby były 4.0, to nie zrobi to różnicy. Dobra, już tam, no, już tam, tam cicho. No. Ale widzisz, u ciebie na przykład PCI 4.0 mogłoby zrobić troszkę różnicy przy karcie. Przy karcie tak, ale generalnie płyta, jeszcze sobie szybko wejdę, nie wiem czy jest, bo generalnie płyty mają obsługę PCI Express 4.0, tylko że pod same dyski mi się wydaje, wspiera złącze tego, główne bla bla bla, więc no ona chyba wspiera PCI Express 4.0 tylko jeżeli chodzi o, no widzisz, o dyski. No, a 520 w ogóle nie wspiera PCIe 4.0 i to było dla mnie smutne, bo te płyty były dużo tańsze, a są bardzo też fajne. Do tak. mojego procesu... Boże, A520, źle to mówię. Nie, dobrze, A520. Do mojego procesora one byłyby idealne, ponieważ tak nie mogę podkręcić, więc mi nie zależałoby na podkręcaniu procesora, ale stwierdziłem, że no nie. To już... Dobrze, wiesz, ja się z tym zgadzam, tylko wiesz, jeżeli chodzi o kartę graficzną, tak naprawdę PCI Express 4.0 czy 3.0, jeżeli chodzi o nasze zestawy, nie robi żadnej różnicy. Były to też zarówno chyba Tech Testers, ostatnio nie wiem, czy to było u niego na Morelach, czy gdzieś to nie robił i chyba to samo robił Blacku, też trochę takie porównanie PCI Express 4.0 do innych. Wiesz, jak to wygląda? Innych. Mhm. Jak to wygląda, że na Morele wrzucają materiał, a potem wszyscy kopiują to w ciągu tam miesiąca. No właśnie, tylko wiesz, rozumiem, gdyby to skopiować, wiesz, bo to podejrzewam, że akurat wpadli na te same pomysły w tym samym czasie, tylko, bo tam była różnica dwóch dni, jeżeli chodzi o publikację materiału, więc to była różnica 2-3 dni o względem publikacji materiału, nie zdążyliby przeprowadzić tych testów w ciągu 2 dni, więc to nie tego. No nic. Ale dziwnym trafem to się zbiega okoliczności po raz, który jest, że Morele znowu wrzuciło i potem jakby naśladowanie jest takie, wiesz, to może wyglądać na początku w ten sposób, więc... Dobra, Bartku, przełączmy się szybko na podsumowanie takie całkiem, bo tu myślę, że tutaj podsumowanie mamy zestawu, tylko przejdźmy się już na pełne ekrany.
Dobrze, ja też jeszcze jestem. I tak, wiesz co, zgodziłbym się teoretycznie, tak, zgodziłbym się z tym, że może być to kopiowane, ale to było za krótki czas, a poza tym, dlaczego akurat taki termin? Ponieważ zarówno Radeon 7600 ma PCI Express 4.0 razy 8, jak i RTX 4060 ma też razy 8, też PCI 4.0 i to była premiera, która tyle co niedawno się pojawiła, tak? Obie te premiery się pojawiły niedawno. I wobec tego obie firmy stwierdziły, że fajnie by było zrobić materiał, jakie jest różnica między tymi. I z tego to wynikało, a nie to, że ktoś kogoś kopiował, czy coś. A czy mówię, to taki zbieg okoliczności, który któryś raz występuje, bo to zauważyłem i mi się chciało śmiać po prostu, że no okej, no spoko. Wiem. No tak jak mówię, ale nie sądzę, żeby ktoś kogoś kopiował, tylko po prostu tak wyszło, bo to tak wyszło, bo akurat wiesz, to tak samo jak nie wiem, robiłbyś, nie wiem, jakieś newsy, nie wiem, o grach i nagle byś, bo ktoś mnie skopiował, bo mówimy o tej samej grze, która pojawiła się dwa dni temu, informacja, że będzie taka gra. To tak też mi się wydaje, że nie wygląda, więc na spokojnie też nie popadajmy w paranoję. Dobrze, proszę Państwa, ja mam taką prośbę do Was. Wpiszcie w komentarzu Bartek lub Grzesiek, w zależności od tego, który zestaw Państwo wolicie? Czy Bartka, czy mój? Czy wolicie zestaw z X-Comu, czy wolicie zestaw z Computronica? To komentarze są do Waszej dyspozycji, napiszcie, co by się w ogóle zmieniło w naszych zestawach. Ja osobiście w moim zestawie też na pewno raczej bym zmienił obudowę z Kruxa na coś bardziej, raczej Endorphi. Dołożyłbym też do procesora oczywiście jakieś chłodzenie, powiedzmy jakąś tam Fortisa, czy Ferę, czy coś takiego, żeby to troszkę lepiej chodziło, żeby przynajmniej była wyższa kultura pracy, bo tutaj będzie odrzutowiec. Zasilacz, myślę, że byłby ok, jeśli chodzi o mój zestaw, jeżeli chodzi o karty graficzne, jest ok. No, one się jakoś, te 4070 RTX się bardzo nie grzeją, a macie Państwo już tak naprawdę najnowszy dostępny sprzęt z najnowszymi technologiami, więc to też jest taki bonus. I ewentualnie bym się zastanowił, żeby dołożyć te, powiedzmy, 30 zł do nieco szybszej pamięci RAM, powiedzmy, taktowanych 3200 MHz. Myślę, że 20 zł, jakbyście Państwo przekroczyli budżet, to by spokojnie takie pamięci RAM wyszły. I wtedy by było jak najbardziej ok. Zgadzam się, że masz słabszy. No, nie mam słabszego, Bartku, nie mam słabszego. Bo musisz nie tyle... Mam... Nie, no u mnie... Dwie rzeczy do wymiany, czyli wentylator na procesor. Nie, u ciebie jest jedna rzecz do wymiany. Cały zestaw. Dokładnie tak. Nie, oba zestawy są chyba fajne. Wiesz, nie ze mną Brunner ten numer. No, ale tak, myślę, że bardzo porównywalne te zestawy są tak naprawdę, więc tutaj myślę, że no, powiedzmy, że udało ci się tym razem obronić tym, że w miarę są porównywalne te zestawy. Bo, no tak cię bić cały czas to bez sensu. To też no, muszę doprowadzić czasem do remisu. No tak, no oczywiście. Tak, ostatnio miałem 6700 XT, także teraz w tym oczku wyżej. Na 6800 XT. No tak. No także spokojnie, może w końcu mi się uda na optymalny na Intelu i na RTX zrobić. Ale dobra, nie ma co przedłużać, bo mam już naprawdę godzinę. Dokładnie. Prawie jeszcze z zapasem. Jeszcze nie całą godzinę. Jeszcze tylko jedna prośba do Państwa. Napiszcie, do jakiej kwoty byście chcieli następny zestaw i napiszcie też do jakiej kwoty, proszę, do jakiej kwoty zestaw i jakie sklepy byście Państwo chcieli porównać. To tak. A może byście Państwo chcieli na przykład ceny z Allegro i OLX-a jako te takie alternatywy, na przykład składaki w tanim, w niskim budżecie. Albo może by nam Państwo chcieli zrobić na przykład coś takiego, żebyśmy wzięli po prostu OLX, jakieś tam gotowe zestawy, tam gotowe sprzęty i omówili, czy to warto, czy to nie warto, na przykład i to we dwoje, pogadać sobie, podyskutować, ponabijać się troszkę z niektórych zestawów. I idzie konkurs, kto znajdzie gorszy? Kto znajdzie gorszy zestaw? Dokładnie tak. Na przykład w cenie do 3000 i to byłoby rewelacyjne, byśmy na przykład musieli poszukać gotowców na Allegro, na przykład. Kto znajdzie gorszy? Dokładnie tak, dokładnie. Dobrze, to co? Dziękujemy w takim razie Państwu za uwagę serdecznie. Zapraszamy do kolejnego podcastu, który będzie za tydzień. No i tak jak Grzegorz powiedział, napiszcie w komentarzu, co sądzicie.
Tak, który lepszy? Zestawy, które lepszy. Napiszcie może, jak chcecie, z którego sklepu kupujecie najczęściej podzespoły, czy to XCOM, Morele, Computronic, a może jakiś zupełnie jeszcze inny. Jesteśmy bardzo ciekawi, gdzie kupujecie Państwo swoje podzespoły komputerowe i napiszcie sobie, to, który zestaw lepszy, czy Grześka, czy Bartka. Dajcie Państwo też znać, jaki byście chcieli, jaką kwotę następną i jakie sklepy do tego wybrać. Moja propozycja taka, że następny zestaw był na przykład do Full HD stricte. Okej. I co, bez limitu kwotowego? Limit kwotowy, tak, jak najniższa cena. I zobaczymy, komu się uda, i to będzie nawet ciekawsze, bo będziemy musieli tak skomponować, żeby cena była relatywnie niska. Zestaw był sensowny, nie że tniemy, bierzemy najtańsze, żeby tylko zejść z ceny, tylko żeby to miało było jakościowe, tanie i do Full HD stricte. I też byłoby fajne, bo to w tym momencie już może wyjść na przykład różnica 200-300 zł i już nie będzie takie oczywiste. Zgadza się. I wtedy zwycięzca, że tak powiem, będzie na tacy. A zakładam, że 10% różnicy w cenie to nie jest różnica. No, dokładnie. Myślę, że 10% w budżecie to każe praktycznie się przymknie oko na te 10% w budżecie, więc... No, w sensie, że między nami jakby wyszła różnica. Bo wtedy że to nie jest różnica, że jest remis. Dobra, nie przedłużam. Dokładnie. Dziękujemy. Dokładnie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Adios. Cześć.